Szczęść Boże, coś wam powiem. Słowo, które dziś słyszymy, a które mówi o konieczności obumarcia naszemu egoizmowi, naszemu fałszywemu ja, może nas przerazić i pozostawić wyłącznie na poziomie lęku i smutku. Wyrywa się z nas taki jęk zawodu, bo my się spodziewaliśmy czegoś innego. Często naszym pragnieniem jest pięcie się w górę, a nie potykanie się na prostej drodze. Chcielibyśmy odnosić sukcesy i zaspokajać nasze pragnienia. Chcielibyśmy być szanowani i chwaleni. Mało w nas odwagi, żeby podjąć drogę naśladowania Chrystusa, bo ta przecież prowadzi przez obelgi, ubóstwo i pokorę. Tak patrząc, nie widzimy prawdziwego życia, które jest zaproszeniem do życia ze zmartwychwstałym. Słuchając tego dzisiejszego fragmentu, dochodzimy do wniosku, że jest to też tekst o marnotrawstwie. Dlaczego ten siewca jest taki niedokładny i rzuca to ziarno na drogę między skały, a nie skupia się na tym, żeby trafić na właściwe pole? My słuchamy po ludzku. Słyszymy słowa Jezusa, ale one wraz umierają z powodu naszego braku uległości i zaufania. Czyż nie ma wokół nas takich osób, które wystraszyły się słów Jezusa, bo okazały się one za trudne dla nich? Bóg nie stworzył nas w taki sposób, że w sercach jednych ludzi ziarno Słowa Bożego może wzrastać, a w innych nie. To od każdego z nas zależy, jaka jest gleba jego serca. Słowo, które trafia na drogę, za chwilę zostaje podeptane przez ludzi, którzy za nic mają nasze wartości i przekonania. Chcemy je przyjąć, ale nie mamy na tyle sił, żeby się przebić przez otoczenie. Możemy uczynić swoje serce nieczułym i twardym jak skała, aby nie mogło w nim wyrosnąć Słowo Boże, zachęcające do miłości, miłosierdzia, dobroci, dzielenia się. Można słuchać powierzchownie Słowa Bożego, nie dopuszczając do tego, by zmieniło się w roślinę głęboko zakorzenioną w naszym życiu. Glebą jest serce człowieka. Nieraz z powodu złości, nienawiści, żądzy zemsty, zatwardziałości, pychy, zazdrości, nieczystości i innych naszych wad jest ono tak twarde, że ziarno Słowa Bożego nie może na nim wyrosnąć. Jest jednak ktoś, kto pomaga nam zmienić glebę naszego serca. Jest Jezus Chrystus, to jest Duch Święty. Ten Duch potrafi skruszyć każdy kamień. Potrafi zamienić kamienne serce w serce ludzkie, czułe, delikatne, dobre, podobne do serca Jezusa i do serca Jego Matki. Ponieważ zrozumienie przypowieści okazało się bardzo trudne, dlatego uczniowie Jezusa poszli do Niego, aby im wyjaśnił swoje nauczanie. I nie zawiedli się. Zrozumieli o wiele więcej niż ci, którzy do Niego nie przyszli i pozostali sami ze swoimi domysłami, interpretacjami i przypuszczeniami. Dlatego święci i mądrzy wykładowcy teologii od wieków przypominali tę prawdę studentom i klerykom. Mówili, że prawdziwej teologii można się nauczyć na kolanach, czyli klęcząc przed Bogiem, trwając przed Nim na modlitwie, Jego słuchając, Jemu zadając pytania.